Kaśka z Poligonu Domowego. Tu Malwina z Zakątka Czytelniczego, a to jest nasz podcast Bez Przerwy. Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu Bez Przerwy. Dzisiaj na tapet bierzemy literaturę erotyczną. Chciałybyśmy porozmawiać o tym, skąd w ogóle wziął się fenomen literatury erotycznej. Kto czyta literaturę taką, potocznie zwaną erotykami? Czy ona jest tylko dla tak zwanych przysłowiowych kur domowych? Czy czytają ją też inne osoby? Może mężczyźni czytają literaturę erotyczną? I na pewno się do tego nie przyznają. Kasia, czytasz literaturę erotyczną? Czytam. Czytam. Dużo? Oczywiście, że czytam. Trudno powiedzieć, czy dużo. Kiedyś na pewno więcej. Jak dzieci były młodsze i ja czytałam gdzieś tam nocami albo po 15 minut, bo no to jest taka literatura, którą można przerwać w każdej chwili i nie traci się wątku. Więc jak przeczytałam 3 zdania, to było dobrze, jak przeczytałam cały rozdział, to było dobrze, jak przeczytałam pół książki, to też było dobrze, a jako czytelnik niczego nie traciłam. Ale to raczej było takie czytanie dla samego czytania, bo treść książki bardzo szybko mi umykała po tym, jak ją skończyłam czytać i odłożyłam na półkę. Muszę przyznać, że ja też, przygotowując się niejako do tego odcinka, musiałam sobie odświeżyć swoje opinie na temat erotyków, które przeczytałam do tej pory, bo faktycznie te treści umykają. I tak na dobrą sprawę treść taką, jaką pamiętam, to jest słynny Grey, tak na dobrą sprawę, bo reszta, mam wrażenie, jest bardzo bliźniacza, gdzie są te schematy dość powtarzające się. A ten Grey to jednak było chyba coś takiego, od czego tak na dobrą sprawę rozpoczęło się jakiś taki boom w Polsce na tą literaturę erotyczną. Znaczy, ja nie twierdzę, że wcześniej jej nie było, ale coś było w tych książkach pani James, że nagle wszyscy zaczęli to czytać. Tak, ja w ogóle nie pamiętam, skąd to się wzięło. Pamiętam natomiast, że przeczytałam hurtem 2 czy nawet 3 tomy od razu, więc to do mnie nie trafiło w chwili, kiedy się pojawiło prawdopodobnie, tylko dopiero po jakimś czasie. Co myślisz w ogóle o Greju jako takim? To jest trudne pytanie. No, ja mam takie, tak bardzo po macoszemu podchodzę do takiej literatury i jakby traktuję to rzeczywiście tylko jako takie, nie wiem, czytanie dla czytania. Ta książka... Czyli nie doszukujemy się tutaj żadnej głębi. Nie, ja w ogóle przeczytałam to bardzo szybko, głównie dlatego, że byłam sama daleko i po prostu wieczorami totalnie nie było co robić. Siedziałam w zamknięciu, tak jak podczas kwarantanny ostatnio. I po prostu poszło szybko, no. Ale nawet teraz nie pamiętam czegoś takiego szczególnego, żeby mnie to zachwyciło. Ja i tak czytałam dużo książek, więc to po prostu była jedna z wielu. Natomiast filmu do dzisiaj nie widziałam i nie odczuwam takiej potrzeby. Ja natomiast wychodzę z założenia, że lepiej czytać cokolwiek, niż nie czytać wcale. I jakby to chyba o to chodzi, że jak trafia się taki moment, że ja się nie mogę skupić na kryminałach, gdzie jednak muszę pracować na wysokich obrotach, żeby łączyć wątki, czy czytać taką literaturę z wyższej półki, mądrzejszą, no wiadomo, wtedy trzeba usiąść i czytać ciągiem. Uważam więc, że jeżeli ktoś nie czyta książek w ogóle i sięgnie po Greya czy jakikolwiek inny erotyk, to jest to sukces, bo to nie jest ważne, co się czyta. Zresztą ja też dla samej przyjemności czytania często sięgam po książki i no to jest podnoszenie statystyk, tego się już szczepiając, tak, że Polacy nie czytają, więc skoro nie czytają, a sięgną po erotyk, no to jest to sukces. Też tak uważam, bo ja w ogóle wychodzę z założenia, że nie ma co kategoryzować i każda książka po coś jest i jeżeli ja sięgam po daną książkę, na przykład po książki na przykład choćby Kasi Haner, tak, jak już jesteśmy w nurcie erotyków, to ja wiem, po co sięgam. I ja wiem, że jak sięgnę po tą książkę, to wiem, czego się spodziewać. I no nie nauczysz się z niej rozwiązywać zagadek kryminalnych, tak? Bo, ale nie tego oczekujesz. Tak, dokładnie tak. Bo zauważyłam, że dużo osób właśnie, już nawiązując do Greya, nie zostawiało na tej historii jak gdyby suchej nitki, tak?
bardzo wiele osób lubiło się wypowiedzieć na ten temat, w ogóle nie czytając tej książki, tak na dobrą sprawę. A jeżeli znowu przeczytał tą książkę, no to no nie ma co ukrywać, ale jak gdyby wspierał autorkę i wspierał cały ten mechanizm marketingowy, dał jej jak gdyby zarobić, mówiąc prosto. I ja myślałam, że już nic jak gdyby takiego bardziej nagannego w opinii takiej społecznej, takiej powszechnej się nie pojawi, no bo wtedy to się wydawało takie strasznie kontrowersyjne. Tak, a potem po latach wpada Blanka Lipińska. Tak, właśnie to chciałam powiedzieć. Dokładnie. To nawet z Kasią Haner było troszeczkę łatwiej, bo ona pisała właściwie pod pseudonimem. Tak. I sporo osób nie miało pojęcia, że czyta książkę polskiej autorki. Myślę, że gdyby ona była wydana pod jej prawdziwym nazwiskiem, to reakcje też byłyby troszeczkę inne. Zresztą ja czytałam nawet chyba jakiś czas temu artykuł, wywiad właśnie z Kasią Haner sprzed chyba 2 czy 3 lat i ona wprost powiedziała, że nie wyobraża sobie na przykład pisać książki, której akcja działaby się w Polsce. A my nie jesteśmy na to gotowi. Jako społeczeństwo. Chociaż Kasia przecież nigdy nie ukrywała swojego prawdziwego nazwiska. Ja to nawet sprawdzałam ostatnio, bo ktoś się ze mną awanturował. I na okładce książki jest podane jej prawdziwe nazwisko. No ale musimy też wziąć pod uwagę to, że Kasia zdaje się debiutowała 5 lat temu i była wtedy bardzo młodą osobą. Tak, tak. Wtedy chyba miała 24 czy 25 lat, jak debiutowała. I z tego, co czytałam w tym wywiadzie, to ona też nie ukrywała, że inspirowała się Grejem, że to było coś takiego, co po prostu ją natchnęło do pisania i że nim się mocno inspirowała. No tak, a teraz ma całe takie bardzo pokaźne grono fanek, osób, które czekają na to, co ona napisze. Ona zresztą pisze bardzo dużo, bo publikuje i u siebie, i chyba na Wattpadzie. No Kasia już swego czasu też zrezygnowała jak gdyby z innej pracy, tak? Już jakiś czas temu oficjalnie mówiła, że zaczyna to pisarstwo być jej zawodem i jak gdyby zaczyna na tym zarabiać i tylko to jest jej aktywność zawodowa pod tym kątem. Myślisz, że to jest miara sukcesu? Myślę, że tak. To jest miarą sukcesu i to, jak dużo o tobie gadają, a o Kasi na pewno dużo gadają. Bo trzeba przyznać, że Kasi książki są dość kontrowersyjne, bo Kasia lubi sięgać po takie tematy ostre, takie tematy mafijne, gdzieś tematy BDSM, gdzieś ta agresja, przemoc, tam często się pojawia u niej w książkach. Dlatego nawiązywałam do tego wcześniej, bo ja wiem, po co sięgam i nie umiałabym na przykład wypowiedzieć się krytycznie na temat na przykład jej książki, nie wiedząc, co czytam. A wiele osób wiem, że lubi wypowiedzieć się krytycznie na temat poruszanych tematów, kompletnie nie wiedząc, z czym to się je. W tym wywiadzie, który czytałam, ona też przyznała, że wie, że jej bohaterki postępują irracjonalnie. Ale no umówmy się, no to są kobiety. No, no większość erotyków się opiera na takich dziwnych zachowaniach. Zauważyłam też, bo Kasia właśnie wydała ostatnio po raz pierwszy książkę pod swoim prawdziwym nazwiskiem. Książkę pod tytułem Skandal i ta książka jest chyba najbardziej wyważoną książką ze wszystkich jej powieści. I bardziej bym ją właśnie dała pod romans niż nawet pod literaturę erotyczną, mimo że tam są sceny seksu, ale nie jakoś super dużo, bo chyba ze 2 albo 3. Ale widać, że jest jakby to coś innego. To nie jest takie ostre jak wcześniejsze książki i możliwe, że więcej osób po prostu do siebie przekona, ale też pytanie, czy to, że jest pod swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem, nie spowodowało, że troszeczkę jak gdyby ugładziła swój styl pisania. No może po prostu otworzyła jakąś kolejną furtkę i zacznie pisać troszeczkę inną literaturę, oprócz tej, którą tworzy. Bo ja myślę, że ona nie zrezygnuje z erotyków, bo no czytelniczki by jej na to chyba nie pozwoliły. No nie bez przyczyny została ochrzczona królową dramatów, tak? No więc ja sobie nie wyobrażam, żeby miała nie pisać takich dramatycznych książek. W cudzysłowie dramatycznych, że tych dramatów jest tyle. Bo no to jest fajna odskocznia. I ja dlatego też na przykład lubię czasem sięgnąć po taką literaturę. Odpocząć przy niej. No nie ukrywajmy, no takie książki po to właśnie są. No i dlatego są potrzebne.
No tutaj kolejnym takim tytułem, już wspomniałyśmy o Blance Jabłońskiej i książce 365 dni. To jest taka książka, która jest kontrowersyjna nie tylko ze względu na treść, ale chyba bardziej ze względu na autorkę. Takie odnoszę wrażenie. Też takie wrażenie odnoszę. Autorka nigdy nie bała się mówić wprost, dlaczego ta książka powstała. No, książka jest mocna, chociaż ja ją przeczytałam. Pamiętam, jechałam na wakacje w samochodzie, zdążyłam ją przeczytać, zanim dojechałam na Mazury. I potem, jak się pojawiła taka burza, że gwałty, że ja nie umiałam zrozumieć, o co chodzi. Jakby ja zupełnie nie przywiązałam wagi do tego, tak? No tak jak mówię, no ja się nie skupiam tak wnikliwie na treści takiej książki. Ona ma po prostu sprawić mi przyjemność samym czytaniem. I ja okej, potem doszłam do tego, o co chodzi. Nawet się kiedyś wtrąciłam do pewnej rozmowy na Facebooku, chociaż zazwyczaj unikam takich burz. Natomiast tam się wylało po prostu wiadro pomyj na autorkę i oburzyło mnie to, że ktoś ocenia książkę przez pryzmat autorki, to po pierwsze. Po drugie, w rozmowie wyszło na to, że najbardziej krytykują ci, którzy książki nie przeczytali. I to nie zawsze wiem, tak jest przecież. Na czym oni opierali swoją opinię, więc to mnie oburzyło. Natomiast ja nawet w okolicach premiery pierwszego tytułu rozmawiałam z autorką. Obserwowałam ją na Instagramie, ale szybko przestałam, bo ona jako osoba, że tak powiem, nie kręci mnie. To nie jest ten styl, tak? To mi nie odpowiada. Natomiast jeżeli trafi w moje ręce kolejna jej książka, to ją pewnie przeczytam, bo jakby nie wiążę tych dwóch kwestii ze sobą. Ja też staram się tych rzeczy nie wiązać i też tą książkę przeczytałam. I też to było na urlopie i też nie wymagało to ode mnie jakiegoś mocnego zaangażowania. Aczkolwiek nie do końca ona mi jak gdyby przypadła do gustu. Chociaż mogę zrozumieć jej fenomen i to, że może podobać się wielu, wielu osobom. Ale jednak gdzieś tam, jakby to powiedzieć ładnie, styl pisania. Tak, ona, no ale to nie jest pisarka, tak? No, chociaż nie wiem, no być może jak się ma trzy książki na koncie, to już powinno się tak. Podobno ona sama o sobie nie mówi, że jest pisarką. No więc właśnie, to dla mnie to była po prostu spisana historia. Ona zawierała sporo błędów. Ja w ogóle odniosłam wrażenie, że ona bardzo szybko została napisana i bardzo szybko została wydana i tam po prostu nie zostały wyłapane pewne rzeczy. Pytanie też, na ile ewentualnie autorka pozwoliła zmienić pewne rzeczy, bo jeżeli pani Lipińska jest w życiu takim prywatnym, też taką osobą stanowczą, jaką się wydaje być przynajmniej z tych relacji na Instagramie, tak, to może ona po prostu też nie pozwoliła na redakcję pewnych elementów. Być może. Natomiast, bo to bym chciała jednak poruszyć, ja ją podziwiam jako osobę, ponieważ postanowiła napisać książkę, napisała ją, wydała, powiedziała, że chce, żeby był film, więc film się pojawił, stawia sobie cele, dąży do nich i jest w tym tak pewna siebie i mam takie wrażenie, że to jest taka osoba, której po prostu nikt nie zdążył powiedzieć, że się nie da, więc ona to robi. Wiesz, ja jakbym była na jej miejscu i miała na koncie naprawdę, bo to 365 dni okazało się takim naprawdę fenomenem w Polsce, to ja bym też czerpała z tego pełnymi garściami i bym wykorzystywała każde 5 minut, które się tylko napatoczy, żeby jak najwięcej zrobić wokół siebie szumu i żeby jak najwięcej też na tym zarobić pieniędzy, no bo mówmy się, to też jest dość istotne. Tak, ale tutaj jest jeszcze kwestia tego, że żyjemy w takich czasach, kiedy każdy celebryta stawia się w roli eksperta i wydaje książkę. Dziennikarze gotują albo uprawiają sporty i natychmiast pojawia się książka na ten temat. Natomiast Blanka Lipińska zrobiła zupełnie odwrotnie. Ona najpierw napisała książkę, a później stała się celebrytką. I ja myślę, że to u niej też było zaplanowane. Ja nie obserwowałam jej poczynań tak i ciężko jest mi wypowiedzieć na ten temat, ale prawda jest taka, że no cóż nam pozostaje więcej, jak pogratulować po prostu umiejętności takiego pokierowania swoją karierą, tak to można nazwać? W ogóle odnoszę wrażenie, że nasi pisarze nie mają
tych takich silnych łokci, żeby się przepychać. A ona miała i no i sukces jest na jej koncie. Ale to też zależy właśnie od charakteru, na to wychodzi. Bo prawda jest taka, teraz tak sobie myślę. Czy na przykład to 365 dni na przykład różni się od innych erotyków wydawanych w Polsce? Czemu to taki fenomen się zrobił? No moim zdaniem fenomen się zrobił dlatego, że autorka robiła wokół tego dużo szumu. I ona ten szum robiła taki bardzo specyficzny. Nie wstydziła się mówić o tematach, o których pisze, a my ciągle jeszcze unikamy tematu seksu. Ale sama mówisz, że ona najpierw wydała książkę, a dopiero potem stała się celebrytką. No tak, owszem, ale u niej to jakby działo się równolegle, tak? Pojawiła się książka, ludzie zaczęli ją obserwować, a ona prawdopodobnie jakoś specjalnie się nie zmieniła, tylko widocznie taką ma osobowość. I pokazuje to, i są ludzie, których to denerwuje, a są tacy, którym to odpowiada. Ja ostatnio natomiast czytałam Osaczoną. Autorką jest Pola Roxa. A to też chyba pseudonim. Tak, chyba nie wiemy, kto jest autorką. Nie. Nie, i z tego co wiem, autorka się ukrywa pod pseudonimem, ponieważ część książki oparta jest na jej prawdziwych doświadczeniach. No i jaka ta książka była? Bo ja ją mam na półce, jeszcze czekam na swoją kolej, ale słyszałam takie całkiem pozytywne opinie. Tak, taka jest do przeczytania. Zakończenie jest zaskakujące, to lubię. Jak zakończenie jest zaskakujące, to jest fajne. Aczkolwiek bohaterka no, działała mi trochę na ustrój nerwowy. Ja tak mam często z babami. One mnie bardzo denerwują. Mają takie zachowania czasami, że nóż się w kieszeni otwiera. Książka zasadniczo zaczyna się od tego, jak nudne życie wiedzie bohaterka. Jest tak stabilnie, ma pracę, męża, dom pod miastem. Natomiast mąż jakby od samego początku jest taki dziwny. No szybko się okazuje dlaczego. Natomiast kiedy oni się rozstają, ona poznaje na wakacjach pewnego mężczyznę. No i poznaje go gdzieś daleko. Nie mam pojęcia, gdzie ona na tych wakacjach była. W jakiejś Hiszpanii czy... I później spotyka go w swoim mieście. No i się zaczyna. Zaczyna się i robi się trochę mafijnie. Ale co się zaczyna? No zaczyna się jakby akcja. W końcu. Znaczy... Aha, okej. Okay. Ten seks też się pojawia tam dosyć często. No dla mnie niektóre... znaczy chyba bym nie była dobrą bohaterką erotyku, tak? Bo dla mnie jak jeszcze na klatce schodowej ona dostaje orgazmu, to wiesz, to... No nie, nie. Aha, okej. Okay. No ale dobrze, tak jest dobrze, często ale... w tych erotykach. One jakby na tym się opierają. Natomiast tam wchodzą w grę też takie mafijne powiązania. Polskie? Jakieś. Mafijne? To w Polsce się dzieje w ogóle? W Polsce, tak. To znaczy trochę w Polsce, trochę za granicą, ale jakby pod Warszawą, potem chyba w Gdańsku. Także trochę mi przeszkadza to, że autorki nie tylko ukrywają. Znaczy jeszcze ukrywanie się pod pseudonimem jestem w stanie zrozumieć, ale tego, że nie mają odwagi umiejscawiać fabuły w naszym kraju, no trochę mnie drażni. Ale myślisz, że z czego to wynika? Czemu nie umiejscowione to jest w Polsce? Bo w Polsce nie mogą takie rzeczy się wydarzać, czy... No tak, w Polsce po prostu ludzie nie uprawiają seksu. No na to wychodzi. Ja jak czytałam ten wywiad z Kasią Hanner, to ona tam powiedziała wprost, że na przykład nie wyobraża sobie, że miałaby opisywać, że na przykład bohater szedł tam sobie jakąś tam ulicą w Warszawie, skręcił w drugą, inną ulicę, obie nazwy polskie i na przykład przeszedł koło sklepu u Zdzicha, nie? Czy coś takiego, że to by gdzieś okay. Tutaj, że jakoś tak lepiej brzmi, jak na przykład szła jakąś tam avenue, skręciła w 15. No tak, ale z drugiej avenue. Strony nie jest lepiej pisać o czymś, co się zna. Ale przecież research dobry nie jest to zły. Nie tak powiem, zacytuję klasyka. Ja nie wiem, ja jestem za polskością jakoś. Tak wychodzi na to, że dla mnie polski autor, polskie realia, to ma dla mnie wartość. Chociaż ja rozumiem, że erotyki to być może nie jest jeszcze ten czas. No i one są traktowane u nas po macoszemu przede wszystkim. No to jest problem. Tak, że jak się pojawia erotyk, to jest natychmiast z miejsca krytykowany przez ludzi, którzy niczego nie przeczytali. Bo to jest erotyk, bo napisała to Polka. Bo gwałty są okej, jak jest to za granicą i w jakiejś tam, nie wiem, w samolocie, czy na statku, czy tam okej, luz. U nas się takie rzeczy nie dzieją. To może o to właśnie chodzi? Ja też lubię wiedzieć, o co chodzi.
I ja na przykład jak wyszło 365 dni, to nie od razu przeczytałam, ale po jakimś czasie, żeby się przekonać, czy to, co ludzie mówią, ma sens, czy jest w tym jakieś ziarno prawdy. I przeczytałam pierwszy tom, obejrzałam film i drugiego tomu nie przeczytam. Ja zaczęłam, ale zaczęłam czytać e-book i trudno mi się czyta wersje elektroniczne, więc porzuciłam. Może dopadnę gdzieś wersję papierową. I ja myślę, że ja przeczytam i drugą, i trzecią, jak trafi w moje ręce, żeby zobaczyć, czy autorka się troszeczkę rozwinęła. I przede wszystkim, no, minęło już kilka lat, więc ja też się zmieniłam. Ale wiesz, co ciekawe, próbowałam się przygotować do tej naszej rozmowy, no i najłatwiej zerknąć na Lubimy Czytać, tak? Gdzie są książki właściwie wszystkie. I wyobraź sobie, że oni w kategoriach nie mają erotyku. I ja się cały czas zastanawiałam, dlaczego jak ja wchodzę w taki erotyk, który na pewno jest erotykiem, to on jest zaklasyfikowany jako literatura obyczajowa, romans. I to mnie troszeczkę zdziwiło. Naprawdę? Ha, patrzysz na mnie krzywo? Tak. Jest, owszem, jest tag erotyk i on się tutaj później pojawia, ale głównej kategorii takiej nie ma. To w takim układzie książka Blanki Lipińskiej jest zaklasyfikowana jako co? Literatura obyczajowa, romans. No. No nieźle. Widzisz, nawet tak duży portal nie jest gotowy na przyjęcie erotyków. Jakby wypiera taką kategorię. Bardzo mnie to zaskoczyło, bo no nie spodziewałam się, że tego tu nie znajdę. Ale myślisz, że możemy osobno mówić o literaturze erotycznej, niż o to jest coś osobnego niż romans? Czy to wchodzi w Wiesz romans? co, nawet jeżeli to wchodzi w romans, to wydaje mi się, że powinna się znaleźć na portalu taka kategoria, dlatego że z portalu korzystają osoby nieletnie. Ja tu nie mówię o szesnastolatkach, które uznajmy za dorosłe, ale też dzieci, tak? Albo zupełnie z drugiej strony, jeżeli ktoś chce erotyku i chce, żeby to był erotyk, a nie erotyk romans, to powinien umieć to znaleźć. Przyznam ci, że mnie zszokowałaś troszkę, no. Ha, widzisz, jak ja umiem zaskoczyć. Natomiast jeżeli chodzi o erotyki, to dla mnie takim głównym dealerem erotyków jest wydawnictwo kobiece. Ono chyba było pierwsze. Wydaje ich dosyć sporo. Właściwie co miesiąc przynajmniej kilka tytułów. Ma tam dwie czy trzy takie autorki, które pojawiają się i które się czyta bardzo dobrze, po które sięgam w ciemno, bo wiem, że będę się, że odpocznę. O, może tak. A powiedz mi, jak byś zaklasyfikowała książki Pauliny Świst? A to jest trudne pytanie. Bo tam chyba jest wszystko. No właśnie. Bo jest i sensacja, i jest jakaś tam zagadka kryminalna, i są sceny erotyczne. No i jest takie obyczajowe tło, bo jednak przez serię się przewija wątek. Ja w ogóle nie lubię takich klasyfikacji, zamykania się. To moim zdaniem bardzo ogranicza i autora, i czytelnika. I nie lubię tego. I jakby tą kategorię erotyk tutaj traktuję tylko i wyłącznie jako ułatwienie w wyszukiwaniu konkretnej literatury. No bo jednak jeżeli masz obyczajówkę i ci się tam gdzieś wkrada jakiś wątek sensacyjny, kryminalny, erotyczny i jest go niewiele, no to nie jest takie ważne. Ale jeżeli szukasz erotyku, no to jak go szukać w kryminałach? A jak już jesteśmy przy Paulinie Świst, która naprawdę pisze świetne, ale takie właśnie powiedziałabym sensacyjne książki niż erotyki, no to przecież Emilia Szelest, która pierwszą część swojej serii wydała jako Emilia Wituszyńska, jest porównywana do Pauliny Świst i do Pitbulla. I myślę, że o ile to porównanie do Pauliny Świst mogłoby zostać uznane za właściwe, bo tam też właśnie trochę mafii, trochę takiego erotyku, jakiegoś romansu, no takich trudnych sytuacji, jakaś sensacja. No ale znowu to jest porównanie, po co dobrą autorkę, zresztą debiutującą, porównywać do kogokolwiek. Znaczy, wiesz co, jeżeli chodzi o te debiutujące osoby w Polsce i właśnie zapowiadanie, znaczy porównywanie do kogoś, kto już ma jakąś swoją renomę, bardzo krzywdzi według mnie. Bo ja potem, jak czytam taką książkę, to ja widzę na okładce polski Pitbull i Paulina Świst, to dla mnie to jest oczywiste, że ja będę porównywać. I jeżeli A na po przykład co? lubię Świst, lubię Pitbulla,
jeżeli tego nie znajdę, to ja tą książkę no, nie będę jej dalej polecała, bo miałby to ostry pitbull w połączeniu z seksowną Pauliną Świst, a dostałam coś innego. A książka przecież bardzo dobra, tylko niepotrzebnie zaczynasz ją czytać z pewnym nastawieniem. Przez to, że ona była porównana do Pauliny Świst, tą książkę w mojej ocenie wypadła gorzej niż mogłaby wypaść, gdybym nie miała na dzień dobry porównania z Pauliną Świst. Dlatego ja nigdy nie czytam opisów na okładkach i nigdy nie czytam tych zajawek, że to jest seria nawiązująca do czegoś, bo nie chcę się nastawiać. Biorę książkę i chcę podejść do niej z czystym umysłem. Na początku mówiłyśmy, że porozmawiamy, kto czyta erotyki. No właśnie miałam mówić, że odbiegłyśmy totalnie od tematu. Tak, zupełnie. Czy to jest literatura niskich lotów i czytałam ją tylko kury domowe, to może najpierw byśmy powinny sobie zdefiniować, kto to jest kura domowa, tak na dobrą sprawę. No jeżeli czytałam tylko kury domowe, to okej, mogę być kurą domową, bo nie mam zamiaru przestać czytać erotyków. Natomiast nie wiem, czy powiedziałabym, że jestem kurą domową. Okej, siedzę w domu z dziećmi, no ale pracuję też zawodowo, tak? Więc... No to ja w takim układzie też powinnam być chyba nazwana kurą domową, bo też lubię czytać taką literaturę. No ale jeżeli musimy być kurami domowymi, żeby z czystym sumieniem sięgać po takie książki, to okej, ja się zgadzam. Dla mnie nie ma znaczenia, co czytamy, czytajmy. Kasia, a jeszcze takie pytanie na koniec. Literatura niskich i wysokich lotów. Jak się odnosisz do tego kategoryzowania? No i co? I w którym momencie zaczyna się ta literatura wysokich lotów? To będzie co? Nobel? No Olga Tokarczuk. No Olga Tokarczuk. Mhm. Tak. No to ja czytam niskich lotów. No bardzo dobrze, bym chciała przeczytać książkę naszej noblistki. Natomiast to nie jest możliwe. Czytanie takiej książki na raty nie wchodzi w grę. Czytanie jej w środku nocy, kiedy moje dziecko co 15 minut się budzi i ja czytam cokolwiek, żeby nie przysnąć, bo muszę jej pilnować, no tak się nie da. Żeby przeczytać Tokarczuk, potrzebuję ciszy, spokoju, fotela, kawy bądź wina i wtedy mogę czytać. Podejrzewam, że za kilkanaście lat, jak dzieci wyfruną. Mnie często rozwala coś takiego, jak na przykład są grupy książkowe na Facebooku i ktoś na przykład wrzuci zdjęcie jakiejś książki, która jest ewidentnie książką lekką, ewidentnie książką taką właśnie z zabarwieniem erotycznym i na przykład jakie są opinie wasze o tej książce? I wypowiadają się ludzie, którzy nie powinni się wypowiadać na ten temat i na przykład piszą, że to jest chłam, trzeba czytać klasykę, a nie sięgać po tego typu literaturę. To i tak dobrze, że jeszcze używają słowa literatura w odniesieniu do takich książek. No nie używają, ja tylko tak tutaj cenzuruję. Ja tylko tutaj tak cenzuruję. No przeczytałam mnóstwo takich książek, bo studiowałam polonistykę i nie miałam innego wyjścia. Ale nie uważam się za kogoś lepszego od osób, które czytają Greya. Jestem im wdzięczna, że czytają, bo wolę, żeby przeczytali cokolwiek, niż żeby nie czytali nic, żebyśmy jako społeczeństwo się nie uwsteczniali. Tyle. I co, i ktoś, kto przeczyta książek 100 w ciągu roku jest lepszy od tego, kto przeczyta 3? Dlaczego? I czy teraz 100 przeczytanych erotyków i romansów nadal jest lepsze od 3 przeczytanych książek Olgi Tokarczuk? Czy nie? Bo te 100 jest nic nie warte, a te 3 są coś warte? No to dla mnie to jest paranoja. Szukanie dziury w całym. Jako czytelnik jestem tolerancyjna wobec innych czytelników. I tym optymistycznym akcentem chcemy podsumować i powiedzieć, że warto czytać wszystko, co nam tylko sprawia przyjemność, bo czytanie ma sprawiać przyjemność i na pewno nie możemy czuć się gorzej, jeżeli nie czytamy literatury w cudzysłowie ambitnej. Ja bym znowu nie posuwała się do nazywania literatury ambitną bądź nieambitną. Literatura to jest literatura. Czytajmy, cieszmy się tym, a jak nie mamy czasu albo chęci, żeby czytać dla siebie, to czytajmy chociaż swoim dzieciom wieczorami, żeby one pokochały czytanie, literaturę, każdą. Jeśli temat wam się spodobał i chcielibyście, żeby go rozwinąć, albo może nie zgadzacie się z czymś, co powiedziałyśmy, chętnie o tym podyskutujemy na naszym Instagramie, konto niezmiennie bez kropka przerwy i do usłyszenia za tydzień.